Pierwszy rajd w tym roku w Polsce. Na starcie 37 załóg, w tym tylko 14 jadących polskimi samochodami. Faworytem był zwycięzca wszystkich sześciu dotychczasowych rajdów zimowych, Marian Bublewicz. Marian, czy nie znudziła ci się ta jedynka z boku? No, bardzo ją polubiłem, mówiąc szczerze, i chciałbym utrzymać ją jak najdłużej. 2, 3, 2, 4, WD, 16, V, nie pokażę, nie pokażę. Proszę Państwa, on jedzie zgodnie z szyfrem drogowego. Bubel żegnał się z Mazdą 323 4 WD Turbo. W następnym rajdzie zasiądzie już za kierownicą 240-konnej Sierry. Liczono, że równorzędną walkę nawiążą z olsztynianinem Paweł Przybylski i Romuald Hałas. Nieco mniej szans dawano Lechowi Orskiemu, a przede wszystkim Andrzejowi Koperowi. Ten ostatni sam nie robił sobie złudzeń. Prowadząc typową N-kę, czyli seryjnego Golfa GTI, nie mógł liczyć na sukces. Wyniki pierwszych OS-ów potwierdziły przedstartowe prognozy. Bublewicz wygrał zdecydowanie 3 próby, tuż zanim plasował się Przybylski na Audi Coupe Quattro. W czołówce byli też Hałas i Orski. Oto właśnie Marian Bublewicz. Nieźle biorąc pod uwagę możliwości samochodu, spisywał się Koper. Ale największą niespodzianką była nie tylko widowiskowa, ale też coraz skuteczniejsza jazda jeleniogórzanina Marka Gieruszczaka na Toyocie Corolla. Czwarty odcinek specjalny okazał się ostatnim dla Bublewicza. Nie wytrzymała turbina i skończyły się marzenia o 7 z rzędu zwycięstwie. Teraz wszystkie odcinki specjalne wygrywał Przybylski. Na 5 ze Starej Łomnicy do Krosnowic o 4 sekundy wyprzedził Szaflickiego na Mazdzie 323-4 WDT. Dwa następne miejsca zajęły również załogi jadące Mazdami Hałas Siniarski i Grycan Olesiński. Oglądany Hołowczyk stracił do lidera 22 sekundy. Wśród tych, którzy kontynuowali jazdę, było aż 9 Fiatów 126P. Maluchy nie miały jednak większych szans ze znacznie silniejszymi samochodami. Na czwartym OS-ie Bystrzyca Młoty, najdłuższym 21,5-kilometrowym, zakończył udział w rajdzie Bublewicz. Po południu kierowcy pokonywali ten odcinek po raz wtóry. Przybylski dogonił Kopera i powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. W tym momencie stał się już zdecydowanie faworytem numer 1 tego rajdu. Efektownie, a przy tym coraz skuteczniej, jechał Gieruszczak na żółtej Toyocie Corolli. Podczas przerwy komasacyjnej w Głodku szybko i bezpiecznie, co nie udało się w tym rajdzie na przykład Piotrowi Branicy. Ostatnią, trzecią pętlę rozegrali kierowcy już wieczorem. Przybylski jechał nieco ostrożniej, mając zagwarantowane zwycięstwo. Walkę o drugie miejsce toczyli natomiast Gieruszczak z Hałasem. Na mecie okazało się, że jeleniogórzanin wyprzedził rywala o 91 sekund, tracąc do zwycięskiej załogi ponad 3 minuty. Tłumy widzów przybyły na metę zlokalizowaną na Kłodzkim Rynku. Oczywiście najserdeczniej witano zwycięzców pierwszej eliminacji Mistrzostw Polski, Pawła Przybylskiego i Krzysztofa Dęborysa. Przypominacie sobie Państwo tę rozmowę sprzed tygodnia?